Przesłania towarzyszące objawieniom zawierają wiele prawd biblijnych. Z całą pewnością wyzwania do modlitwy, czytania Biblii i ufania Jezusowi są biblijne. Czy możliwe jest, że Bóg posłał błogosławioną Maryję Dziewicę, aby obudziła nas z duchowego snu? Są inne znaki wokół budynku, ale żaden jej nie przypomina. Myślę, że to jest prawdziwe, że to jest cud. Jest to sposób, w jaki błogosławiona matka woła do ludzi. Mimo dowodów, że objawienia zachęcają do dobrych rzeczy, wielu chrześcijan martwi się, że fenomen ten może być wielkim zwiedzeniem. Pismo Święte jasno nas ostrzega, że szatan jest mistrzem zwodzenia i tak naprawdę może się pojawiać jako anioł światłości. Wiemy, że Słowo Boże jest światłem. Tak więc szatan może się manifestować w formie prawdy i wyglądać na prawdziwego, a mimo to zwodzić. Napisane jest, że szatan jest jak lew ryczący, szukający, kogo by pożreć. Albo tak jak pisze Paweł, jest tym, który spiskuje i planuje oszukać cały świat. Jest Bogiem tego świata, zaślepiającym umysły niewierzących tak, aby nie mogli zobaczyć światła wspaniałej Ewangelii. Ma mistrzowski plan zwodzenia. Wierzę, że musimy sprawdzać każde doświadczenie w świetle Bożego Słowa. Myślę, że jest to jasne w przypadku Piotra, który przeżył cudowne doświadczenie. Przemienienie Jezusa, a mimo to w swoim liście napisał, że mamy bardziej potwierdzone słowo prorockie i odnosił to do Słowa Bożego. Jest to wzór, według którego musimy osądzać wszystkie rzeczy. Nie powinniśmy się opierać na własnych doświadczeniach, gdyż w większości nie możemy na nich polegać. Aby obiektywnie ocenić objawienia maryjne, zbadamy te z przesłań, które zostały w pełni zaakceptowane przez Kościół oraz te, które otrzymały imprimatur lokalnych biskupów katolickich, a także Medjugorje. Nie zostało ono wprawdzie oficjalnie zaaprobowane, ale otwarcie uznało je wielu biskupów, kardynałów i sam papież. Poniższe teksty reprezentują powszechne przesłania Maryi z jej objawień. Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was, abyście postawili sobie pytanie, dlaczego jestem z wami przez tak długi czas? Jestem pośredniczką między wami a Bogiem. Niech strach i zniechęcenie nie panują nad wami. Miejcie wielką ufność w potężne dzieło wstawiennictwa i pośrednictwa waszej niebiańskiej matki. W wielu objawieniach przewija się przesłanie, że Maryja jest pośredniczką i wstawienniczką za ludzkość. Jest to niezgodne z Pismem Świętym. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Jezus Chrystus żyje zawsze, aby się za nami wstawiać. W pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Hebrajczyków Biblia oznajmia, że jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Aby ktoś był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, musi być w pełni Bogiem i musi być w pełni człowiekiem. Musi być bez grzechu. Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Małe dzieci, jestem matką dobrej rady, pośredniczką, która stara się was przekonać, abyście słuchali powołania. Moje przesłanie dotyczy wiary, miłości i nadziei. Bardziej niż cokolwiek innego niesie ono pojednanie między ludźmi i narodami. Tylko to może ocalić ten wiek od wojen i wiecznej śmierci. Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. I On buduje most między Bogiem a człowiekiem. Jeśli zboczysz, czy to na prawo, czy na lewo, nigdy się tam nie dostaniesz, tylko przez Jezusa Chrystusa. Biblia jasno stwierdza, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. W objawieniach Maryja przypisuje sobie nie tylko to, że jest pośredniczką i wstawienniczką, ale twierdzi także, że jest naszą orędowniczką u Boga. Świat ulega degradacji na tyle, że konieczne byłaby Ojciec i Syn posłali mnie na świat, abym była orędowniczką wszystkich ludzi i ich zbawiła.
W pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, czytamy, że jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Tylko Chrystus był sprawiedliwy i dlatego tylko On na podstawie swojej sprawiedliwości jest wstawiennikiem i orędownikiem grzeszników. Cechy te należą więc wyłącznie do Chrystusa i nie mogą być w żadnym razie przypisane Maryi. Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem. Nigdy nie sugerował, aby ktokolwiek przychodził do Niego przez Maryję, ani na ziemi, ani teraz. Nigdy coś takiego nie zostało stwierdzone, a co więcej, takie stwierdzenia umniejszają znaczenie Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie mogę przyjść prosto do Niego? On jest moim Zbawicielem, On jest tym, który mnie kocha i powiedział, że przyjdziemy do Ojca przez Niego. Skąd bierze się ta koncepcja Maryi? Nie z Biblii. W dodatku w objawieniu Maryja mówi, że jest tu po to, aby zbawić świat. Wołam do was, abyście całkowicie się otworzyli na mnie, abym przez każdego z was mogła nawrócić i zbawić świat. Jedynie ja wciąż jestem w stanie zbawić was od nadchodzących klęsk. Ci, którzy mi ufają, będą zbawieni. Moja córko, teraz ja jestem arką dla was wszystkich, bracia. Ja jestem arką pokoju i arką zbawienia, arką, do której moje dzieci muszą wejść, jeśli chcą żyć w Królestwie Bożym. Myślę, że najważniejszym momentem w Ewangelii Mateusza w rozdziale pierwszym jest chwila, gdy anioł ukazuje się Józefowi, aby oznajmić mu zbliżające się narodziny. Najpierw mówi o Maryi, że urodzi syna. To ma być jej rola, urodzić syna. Potem mówi do Józefa, co on ma zrobić. Nadać dziecku imię Jezus, gdyż to on zbawi lud od grzechów. Tak więc Maria miała urodzić syna, Józef miał mu nadać imię, ale to Chrystus jest Zbawicielem. On zbawia ludzi od grzechów. I oczywiście Piotr w swoim liście potwierdza, że nie zostaliśmy wykupieni znikomymi rzeczami jak srebro czy złoto, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jest tylko jeden Zbawiciel ludzi. Sam Jezus powiedział, Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Maria przyznaje, że jest grzeszna i sama potrzebuje Zbawiciela. Widzimy więc w Piśmie Świętym, że to ona prosi Jezusa, aby został jej Zbawicielem. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że Maria powiedziała, Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Cóż za piękne słowa skromnej, uniżonej Marii. Apostoł Piotr powiedział o Jezusie, On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. W całej Biblii Bóg ogłasza, innego Boga poza mną ty nie znasz, nie ma prócz mnie wybawcy. Ponadto w objawieniach Maryja przypisuje sobie takie cechy, które posiada tylko Bóg. Twierdzi na przykład, że zawsze jest obecna. Nigdy nie będziecie sami. Moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką i drogą, która doprowadzi was do Boga. W każdym momencie musicie być dokładnie tacy, jak ja bym chciała, abyście byli. W każdej chwili musicie robić dokładnie to, co ja bym chciała, abyście robili. Nie bójcie się, zawsze będę blisko was. Nie martwcie się. Jestem z wami wszystkimi, mimo to, że mnie nie widzicie. Jestem matką was wszystkich, grzeszników. Zadziwiające jest, że w objawieniach Maria twierdzi, że jest w tym samym czasie w różnych miejscach na całym świecie. Przypisuje sobie w ten sposób atrybuty boskości. Tylko Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny. Ludzie przypisują Marii cechy Boga. Marii, która była uniżonym dziełem Pana, jemu posłusznym. Jest pięknym przykładem dla wierzących, ale z całą pewnością nie jest wszechobecną, wszechwiedzącą, wszechmocną Maryją Kościoła rzymskokatolickiego.
Oczywiście Jezus, który jest wszechmocnym Bogiem, obiecał swoim naśladowcom: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W objawieniach Maryja ogłasza się nawet współodkupicielką. Stoję tutaj jako współodkupicielka i orędowniczka. Wszystko powinno być temu poświęcone. Powtarzajcie to po mnie. Nowym dogmatem będzie dogmat współodkupicielki. Dopóki nie będę uznana na tym miejscu, na którym Najświętsza Trójca chciała, abym była, nie będę w stanie w pełni korzystać z mojej mocy w matczynym dziele współodkupienia i w uniwersalnym pośrednictwie łaski. Idea, że Maryja ma być współodkupicielką obok Jezusa, jest sprzeczna z nauką Biblii. Głoszenie niegroźnych herezji to zupełnie coś innego niż sprzeciwienie się głównej prawdzie biblijnej. Nie chodzi o szczegóły. Wiele denominacji olbrzymia lub ma inne poglądy na tak zwane zagadnienia peryferyjne. W przypadku Maryi mówimy jednak o zdecydowanym zaprzeczeniu głównemu tematowi Pisma Świętego zawartemu od Księgi Rodzaju do końca Apokalipsy. Z tego powodu twierdzenia te są antybiblijne, nie tylko niebiblijne, ale antybiblijne i są niebezpieczne. W Apokalipsie Jana czytamy o Jezusie: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi. Bóg wielokrotnie w całej Biblii powtarza, że On sam jest odkupicielem. Mówi nasz odkupiciel na imię Mu Pan Zastępów, Święty Izraela. Maryja w objawieniach ogłasza, że cierpi, a nawet pokutuje za grzechy. Jest to kolejne antybiblijne twierdzenie Maryi. Kocham was, nawet kiedy jesteście z dala ode mnie i mojego syna. Proszę was, abyście nie pozwolili, aby moje serce przelewało łzy krwi z powodu zagubionych przez grzech dusz. Od dłuższego czasu cierpię za was. Jeśli nie chcecie, aby mój syn was opuścił, muszę się bez ustanku modlić do niego. Wy nie nosicie tego ciężaru. Niezależnie od tego, co byście robili, nigdy nie zrekompensujecie mi bólu, jaki za was wycierpiałam. Z odwagą twierdzę, że jego cierpienia stały się moimi cierpieniami, ponieważ jego serce było moim sercem. I tak jak Adam i Ewa sprzedali świat za jabłko, tak w pewnym sensie mój syn i ja odkupiliśmy świat jednym sercem. W wielu dzisiejszych objawieniach Maryja twierdzi, że cierpi i pokutuje z Jezusem. Nie jest to zgodne z Biblią, ponieważ czytamy w niej, że tylko Chrystus cierpiał za nasze grzechy. A kiedy umierał, powiedział: wykonało się. Na krzyżu całkowicie zapłacił za nasze grzechy. Piotr pisze: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. A w liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie: złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Wiele razy słyszałem od katolików czy przełożonych Kościoła rzymskokatolickiego, że Maryja cierpiała za grzechy. Ale mówiąc to, pokazują, że nie rozumieją, co oznacza cierpieć za grzech. Cierpieć za grzech to cierpieć w zastępstwie jako substytut i oznacza wzięcie na siebie kary nałożonej przez Boga.
Słowo Boże jasno mówi, na przykład w księdze Izajasza, że Jezus został zraniony za występki nasze, starty za winy nasze i ukarany dla naszego zbawienia. To stwierdzenie prorockie odnosi się do Chrystusa. W ostatnim wersecie 4 rozdziału listu do Rzymian czytamy, że On, Chrystus, został wydany za nasze grzechy. Piotr mówi, że Chrystus sam na ciele swoim poniósł na drzewo nasze grzechy. Cierpienie za grzech oznacza śmierć, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Stąd wniosek, że Maryja w żaden sposób nie cierpiała za nas. Dalej moglibyśmy podawać przykłady, gdy Maryja w objawieniach przypisuje sobie cechy należące wyłącznie do Jezusa. W Biblii czytamy na przykład, że wszyscy zgrzeszyli z wyjątkiem Chrystusa. Z objawień dowiadujemy się, że Maryja była bez grzechu. Jezus jest nowym Adamem, ale Maryja nazywa siebie nową Ewą. Jezus wstąpił do nieba ze swoim ciałem, ale Maryja twierdzi, że jej ciało również zostało wzięte do nieba. Jezus sam pokonał szatana, a jednak w przesłaniach Maryja mówi, że to ona zgniecie głowę węża. To Jezus nazywany jest w Biblii gwiazdą poranną, ale Maryja odnosi ten tytuł do siebie. Niezależnie od stwierdzeń wypowiedzianych podczas objawień, Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Sprawdziliśmy tylko objawienia zatwierdzone przez Kościół i przesłania z Medjugorje, a jasno widzimy, że zdecydowanie przeciwstawiają się Biblii. Z całą pewnością uniżona służebnica Pana nigdy nie zwracałaby uwagi na samą siebie. Błogosławiona Maryja Dziewica nigdy nie mówiłaby nic, co byłoby sprzeczne ze Słowem Bożym. Jeśli w objawieniach nie pojawia się Maria z Nazaretu, to jak je wyjaśnimy? Kto albo co za nimi stoi? Na tym zdjęciu widać błogosławioną matkę. To jest błogosławiona matka. Widzieliśmy cud ze słońcem. Widzieliśmy, jak słońce wirowało. Przeszedł nas dreszcz emocji. Widziałam krzyż w samym słońcu. Potem widziałam hostię w samym środku słońca, a później zobaczyłam kolejne koło. Niektóre przesłania z objawień są rażąco niezgodne z Biblią. Jestem związana z Trójcą Świętą. Jestem dziewicą objawienia. Ale Bóg mówi, ja jestem pierwszy i ja ostatni. I nie ma poza mną Boga. Moje dzieci, ja jestem drzwiami do nieba i pomocą na ziemi. W kazaniu na górze Jezus mówił o szerokiej drodze prowadzącej do zatracenia i o wielu ludziach, którzy nią idą. Potem mówił o wąskiej drodze, czyli o sobie i o nielicznych, którzy ją znajdują. A więc droga do Boga jest wąska i jest nią tylko Chrystus. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Jest tylko jedna droga do nieba, przez krzyż Chrystusa. W związku z objawieniami jest jeszcze wiele innych problemów. Maria nakazuje na przykład, aby czcić jej figury. Jako matka chcę wam powiedzieć, że jestem tu z wami za pośrednictwem figur. Każda z tych statuetek jest znakiem mojej obecności i przypomina wam naszą niebiańską matkę. Dlatego musicie je poważać i umieszczać w miejscach większej czci. Powinniście patrzeć z miłością na każdy wizerunek niebiańskiej matki. Porównajmy to z Bożym nakazem danym w Księdze Powtórzonego Prawa. Pilnie się wystrzegajcie, skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie, abyście nie postąpili niegodziwie i nie czynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. W objawieniach pojawiają się także wezwania do budowania sanktuariów maryjnych na całym świecie. Gorąco pragnę, abyście w tym miejscu wybudowali dla mnie sanktuarium,
Mogę tu pokazać i zaofiarować całą swoją miłość, współczucie, pomoc, ochronę, gdyż jestem waszą miłosierną matką. W większości objawień są wezwania do budowania sanktuariów i są one budowane. Są ich tysiące na całej ziemi. Ludzie przychodzą tam i klękają przed Maryją. Widziałem, jak w Fatimie i w innych miejscach chodzili na kolanach, nawet na krwawiących kolanach. Robią to w ramach pokuty i starają się zdobyć łaskę Maryi. Nie musimy tego robić. W dodatku nie potrzebujemy łaski Maryi. Potrzebujemy Chrystusowego wykupienia, Jego miłosierdzia. Otrzymujemy je z łaski, nie z powodu naszych uczynków, gdyż wtedy nie byłaby to łaska. Nie możemy sobie na nią zasłużyć. Poza tym nikt nigdy nie kłaniał się Maryi. Nawet przy narodzeniu Jezusa to Jemu składano hołd. Nikt nie kłaniał się ani Maryi, ani Józefowi. W objawieniach ludzie zachęcani są do oddawania czci Maryi w sanktuariach lub w inny sposób. Jest to sprzeczne z tym, do czego jesteśmy wzywani w Słowie Bożym. Duch Święty prowadzi nas bowiem do wielbienia Jezusa. Wyłącznie Jezusa. Dla mnie jest oczywiste, że Maria z Biblii nie jest Marią z objawień, gdyż zwraca w nich uwagę na siebie. Maria z Biblii natomiast jasno wskazywała ludziom Jezusa Chrystusa, jej Syna. Jeśli więc to nie Maria się ukazuje, to kto? Jak na ironię, same objawienia dają nam odpowiedź. Ja jestem Maryja, królowa nieba i królowa aniołów. Z całą pewnością Maryja jest królową nieba, jest matką Boga, jest naszą matką. Nie ma innej kobiety na świecie, która kiedykolwiek mogłaby się porównać z błogosławioną matką. Przesłania często są wypowiadane w imieniu Królowej Niebios. Jest to bardzo interesujące, ponieważ Jeremiasz w Starym Testamencie bardzo jasno mówił o Królowej Nieba jako o obrzydliwości przed Bogiem. W Księdze Jeremiasza czytamy, że Bóg identyfikuje Królową Nieba jako pogańską boginię i napomina ludzi, aby za nią nie szli. Synowie zbierają drzewo, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla Królowej Nieba, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by mnie obrażać. Dlatego to mówił Pan, oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce. Kiedy słyszę tytuł Królowa Nieba, przypomina mi się proroctwo z Księgi Jeremiasza, gdy Bóg Jahwe upomina ludzi, że składali ofiary Królowej Niebios. To było niezgodne z Jego wolą, był rozgniewany i zazdrosny. On jest Bogiem zazdrosnym i nikomu nie odda swojej chwały. Tytuł Królowa Niebios pojawia się wyłącznie w Biblii w Starym Testamencie. W 7 i 44 rozdziale Księgi Jeremiasza i odnosi się do potępionej przez Boga bogini. Przypisywanie go Marii z Nazaretu jest dla niej bardzo obraźliwe. Ponadto Królowa Nieba często ukazuje się z dzieckiem, przypuszczalnie z Jezusem. Kochane dzieci, w moich ramionach jest mój Syn. Chciałabym prosić was, abyście byli światłem dla wszystkich w nadchodzącym roku. Chciałabym was ponownie wezwać do życia zgodnie z moimi przesłaniami. Czasami w objawieniach Maryja trzyma żywe dzieciątko Jezus po raz kolejny. Powiedziałbym, że jest to zwodzenie nieprzyjaciela. Jezus, jak wiemy, został ukrzyżowany jako mężczyzna i nie powróci jako dziecko. W Biblii czytamy, że wróci jako mężczyzna, aby sądzić świat. A więc znów jest to dowód dla tych, co szukają prawdy, że te wizje i objawienia nie pochodzą od Boga.
Piotr napisał: On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze, i moc. Jeśli Jezus jest w swoim uwielbionym ciele i rządzi z nieba, to królowa nieba musi pokazywać fałszywego Chrystusa. Królowa nieba jest obecna od tysiącleci, kusząc i zwodząc Bożych ludzi. Czy jest możliwe, aby Maryja z objawień uosabiała Marię z Nazaretu? Czy w Biblii znajdujemy potwierdzenie, że Królowa Nieba będzie aktywna na ziemi w dniach ostatecznych? Czy w Słowie Bożym są ostrzeżenia przed złą kobietą, panią i królową, która będzie zwodziła narody? W Apokalipsie Jana jest napisane o Królowej, która będzie miała wpływ na świat. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, są to ludy i tłumy, narody i języki. Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, ponieważ mówi w swym sercu, zasiadam jako królowa. W Apokalipsie, ostatniej księdze Biblii, Jan odsłania przed nami część swojej wizji, że w dniach ostatecznych pojawi się zła kobieta, królowa. Będzie ona częścią iluzji, która zwiedzie cały świat. Oczywiście w objawieniach Maryja często nazywa siebie królową. Pani wszystkich narodów, panna młoda pana, królowa króla, która otrzymała swój tytuł od pana. Ona jeszcze raz zbawiła świat przez swoje wstawiennictwo. Jeszcze raz go zbawiła. Jezus Chrystus zamierza ją wywyższyć jako królową. I będzie tutaj i będzie rozpoznawalna jako królowa wszystkiego, co stworzył Bóg. Królowa wszechświata, królowa całej ludzkości, królowa całego stworzenia. I będzie królową, wychwalaną królową. Nie będzie żadnych wątpliwości, kim jest i kim będzie. Będzie kochającą matką Jezusa Chrystusa, mającą całą władzę. W 47 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, że w czasach ostatecznych nastąpi kres Pani Królestw. Zstąp i usiądź w prochu, dziewico, córo babilońska. Usiądź na ziemi, zrzucona z tronu, bo nie nazwą Ciebie ponownie władczynią królestw, lecz spadnie na Ciebie jedno i drugie w jednym dniu niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na Ciebie pomimo wielu Twoich czarów i mnóstwa Twoich zaklęć. Trzeci Międzynarodowy Dzień Modlitw Pani i Matki Wszystkich Narodów, Amsterdam, 22-24 maja 1999 roku. Niepokojące jest, że w ważniejszych objawieniach Maryja mówi o sobie, że jest Panią Wszystkich Narodów. Od 1997 roku organizowany jest w Amsterdamie Międzynarodowy Dzień Modlitw Pani i Matki Wszystkich Narodów. Tysiące ludzi gromadzą się tam, aby czcić i rozpowszechniać przesłania Pani Wszystkich Narodów. Ja wspólnie z moim pomocnikiem, biskupem Monsignore Puntem, zatwierdzamy tytuł Pani Wszystkich Narodów i dopuszczamy do jej publicznej czci. Maryja przyrzekła w Fatimie, że jej niepokalane serce zatriumfuje. Nie osiągnie zwycięstwa jakimiś środkami nuklearnymi, ale dzięki prostym sercom tych, którzy cierpią i są prześladowani. Dzięki tym, którzy decydują się całkowicie poświęcić Maryi, współodkupicielce, Pani i Matce Wszystkich Narodów. Maryja pokazuje nam w Amsterdamie drogę do pokoju i jedności dla Kościoła i przez Kościół dla świata. Roszczenia te są przerażające. W objawieniach Maryja pragnie być uznana jako współodkupicielka, co może wkrótce stać się faktem. Gdy zostanie ogłoszony ostatni dogmat w maryjnej historii, Pani Wszystkich Narodów zapewni pokój, prawdziwy pokój dla świata. Jednak narody muszą odmawiać moją modlitwę w jedności z Kościołem.
Muszą wiedzieć, że Pani wszystkich narodów stała się współodkupicielką, pośredniczką i orędowniczką. Niech się tak stanie. Jestem przekonany, że Pani Matka wszystkich narodów poprowadzi nas do najgłębszej tajemnicy, współodkupieńczego dzieła Maryi. Ona naprawdę jest współodkupicielką. W objawieniu w Amsterdamie Maryja mówi o sobie, że jest już nie tylko Maryją, lecz Panią wszystkich narodów. To właśnie w tym objawieniu twierdzi, że jest współodkupicielką i że jeśli zostanie ogłoszona przez papieża jako współodkupicielka, to zapoczątkuje erę pokoju. Ciekawe jest również to, że prawie we wszystkich objawieniach podkreślana jest waga pokoju i jedności. Na przykład w objawieniu, w którym utożsamia się z Matką Eucharystii, powiedziała: mów o Matce Eucharystii, ponieważ Matka Eucharystii zamyka historię. Wszystkie przesłania pochodzą od Boga i wszędzie tam, gdzie się ukazuje, mówię o tych samych rzeczach, gdyż przez triumf Eucharystii Matka chce, aby cały Kościół był zjednoczony, tak aby był tylko jeden Kościół dla wszystkich ludzi. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ponadto 8 października 2000 roku papież Jan Paweł II wraz z 1500 biskupami, największą grupą, jaka zgromadziła się od czasu Soboru Watykańskiego II, powierza ludzkość i trzecie tysiąclecie naszej Pani z Fatimy, obiecującej triumf i światowy pokój. Drogi Boże, dałeś nam Matkę jako Królową. Przez jej wstawiennictwo przyznaj nam łaskę żywota wiecznego z nią i jej Synem. Jej celem jest więc złączenie ciała Chrystusa, Kościoła. Połączenie w jedno tych, którzy przez wiele lat byli od siebie odsunięci, prawosławnych, protestantów, katolików i przedstawicieli jakichkolwiek innych grup, tak aby powstało jedno ciało Chrystusa, jedna jednostka, zgodnie z modlitwą Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Według mnie ruch maryjny wyszedł poza Kościół katolicki. W objawieniach na całym świecie został zaprezentowany ten wspólny front. Niezależnie od tego, gdzie mają one miejsce, zawarta jest w nich wspólna myśl. Światowy pokój, światowa jedność dla pokoju. Nigdy jedno objawienie nie zaprzeczało drugiemu. Myślę, że świat bardzo pragnie pokoju i z całą pewnością nie będzie prawdziwego pokoju aż do przyjścia Księcia Pokoju. Będzie fałszywy pokój. W Biblii są szczegółowo opisane wydarzenia na świecie w okresie, który nazywany jest czasami ostatecznymi. Przesłania o pokoju pojawiają się także w proroctwach. W Słowie Bożym czytamy, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Powszechny pokój i jedność to interesujący temat, ponieważ rozwija się w świecie tak zwany ruch ekumeniczny. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Żyjemy razem w zgodzie, aż zdamy sobie sprawę, że jest to związane z zaparciem się prawdy. W Biblii są ostrzeżenia przed fałszywym pokojem i jednością, które zwiodą narody. Jezus w Nowym Testamencie ostrzega, że w dniach ostatecznych będzie wiele zwodniczych idei. Paweł na przykład pisze: tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. W innym miejscu czytamy też: pojawieniu się Jego towarzyszyć będą działania szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
W całym Nowym Testamencie różni autorzy i oczywiście sam Jezus ostrzegają nas przed zwiedzeniem w dniach ostatecznych. Jezus powiedział, że będzie wielu zwodzicieli i wielu zwiedzionych w Jego imieniu. Paweł pisał o tym zwodzeniu w związku z odstępstwem, które będzie miało miejsce i że wielu będzie zwiedzionych, wielu uwierzy kłamstwu. Także Piotr wzywa, aby uważać na zbliżające się zwiedzenie. Wierzcie mi, wydaje się, że to się dzieje na całym świecie. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Jezus zwraca się do swoich uczniów, ale mówi także do nas i ostrzega przed wielkim zwiedzeniem w dniach ostatecznych. Nie tylko będą czciciele Maryi, ale pojawią się tacy, którzy przyjdą w imieniu Chrystusa i będą twierdzili, że znają właściwą drogę. Jezus przewiduje, że do momentu Jego powrotu powstaną fałszywi prorocy i jeśli to możliwe, zwiodą nawet wybranych. Według mnie oznacza to, że te znaki i cuda będą tak przekonujące, że poza łaską Bożą nawet szczerzy chrześcijanie mogą zostać oszukani. Tylko zaufanie pokładane wyłącznie w Jezusie gwarantuje wolność od grzechu. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy ufają swojemu Kościołowi, swoim uczynkom, że te rzeczy nie mogą zbawić. Potrzebna jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, że to On cię uwolni i poprowadzi do życia wiecznego. Gdy ktoś mówi, że ufa Jezusowi i w chwili, gdy mówi to i, idzie za daleko. Ufanie wyłącznie Jezusowi daje zbawienie i życie wieczne. Oto jak wyrażona jest ta prawda w jednym z hymnów kościelnych. Nie odważę się ufać nawet najpiękniejszemu obrazkowi, ale całkowicie będę się opierał na imieniu Jezus. Na Chrystusie, trwałej skale. Inny fundament to zapadający się piasek. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo jasno przedstawiona w Biblii. Jest to przesłanie, które nas uwalnia. Jezus Chrystus pokochał nas tak bardzo, że sam przyszedł na ziemię i umarł za nas jako ofiara za nasze grzechy. Sami nie moglibyśmy tego zrobić. On to zrobił. Musimy sobie to uświadomić i poprosić o przebaczenie. Wtedy opierając się na tym, kim jest Jezus i co dla nas zrobił, możemy nawiązać więź ze Stwórcą Wszechświata. Związek ten będzie trwał na wieki. Jezus jest Stworzycielem i Odkupicielem. Jest tylko jeden Odkupiciel. Jezus Chrystus. Musisz dokonać wyboru, czy chcesz iść za Jezusem i tylko za Nim, czy zaryzykujesz podążanie za zwodniczymi duchami. Jezus cię kocha i za darmo daje życie wieczne tym, którzy zwrócą się do Niego przez wiarę. Niemniej jednak nie będzie cię zmuszał, żebyś za Nim poszedł. Wybór należy do ciebie. Modlimy się, abyś sprawdził te wydarzenia w świetle Słowa Bożego i ufał Jezusowi z Biblii. On jest prawdą i jedyną drogą do życia wiecznego. Nazywam się Patrick Powell. Niech Pan prowadzi Was i błogosławi Wam swoją łaską i prawdą.
Jeśli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. But give me Jesus.